No i witam oczywiście w kolejnym Shrek'u 2. Jest to naprawdę już prawie koniec. Już ponad świat gry. Tak się nie pamiętam. Bo teraz będzie ten etap. Potem będzie więzienie. A potem... I ten etap był dość długi. Ten etap był akurat dość długawy. On trwać będzie chyba, nie wiem ile, 15 minut? Więcej niż ostatni. Pytam, że on był dość długi. I no całkiem długi. Ale ja robię tutaj speedrun. Ach, szybko go ukończę, nie będę z nimi walczył. Bo nie mam takiej ochoty. Uciekajcie, chłopi. Już tutaj była środka Marysia. Środko. Ach. Coś się robi? Nie mam pojęcia co, ale coś się zrobiło. A to się otwiera. Albo nie? Czemu z nami walczy? Ja nie chcę z nami walczyć, może. Ojojoj. No w ogóle będę musiał tutaj pokazać, jak działają eliksiry jakieś. Więc użyję tego eliksiru. Użyj. No się nie otwiera. Bo ja to użyłem? Użyłem, a jest trzecia wajcha. Dlatego. Myślałem, że trzeba walczyć. To ogr. Tu jest środka? Tu. A mi się zdawało, że tutaj była środka Marysia. Tu jest środka. Za handel z substancją, od której wzięło się im. A teraz to ogarniam. Już teraz to ogarniam. Pamiętam, że środka, co niby się to wzięło stąd. Byłem mały, teraz ogarniam marihuana. O co chodzi? Zastanawiałem się zawsze, o co chodzi. Teraz wiem. Teraz dużo więcej wiem. Zostawcie. Nie, zostaw. Leave me alone. Leave me alone. Leave rock alone. Boom. Jak oni się odwalają. Oho, zaraz będę wskakiwał, bo do studni. Jeżeli dobrze pamiętam, tam na górę chyba powinienem wejść przez dachy? Nie, muszę ich pokonać. Przepraszam. Bo ten się przejść nie da, tak. Nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić. A wajcho, tędy. Nie, bo tam coś się otworzyło. Nie tędy. Ach, aż tędy. Właściwie to jestem już w połowie mniej więcej tej planszy. Ale nie jestem pewien, czy ten etap z więzieniem zrobię, bo on jest długi, bo tam są jakby... Trzy wersje. Trzy ten etapy takie, tego etapu całego więziennego. Ale tam, zrobię ten... O, wzgórze. Teraz tłumaczę. No, te wielkie napisy, które łatwo widać, tłumaczę, a te, które nie widać, to nie. Okej. Uluju, co za jump? A nie, bo to było oskryptowane chyba. O, pamiętam, tu są szczury, to jest ogólnie chyba... A nie, to jest, może powiedzieć, kolejny etap. Podziemny. Nie lubiłem tego. Przepraszam. O, są takie te, które chyba na hit zabijają. A po cholerę, co z nimi walczę. To jest choroba. To jest też oskryptowanie skok. Gotowy. Nie, właśnie ten etapik jest szybki dość. Jaki mały pajączek? O ile się nie mylę.
Czekaj, szybciej. Ohoho. Jej. Nie żyj. Jest, nie żyje. Ale fajnie. Nie cieszę się właściwie. Zbytnio. Ale co tam. Oj, 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 oj. Uwaga, może boleć? Bum. Ale fajnie. Nie żyj. Może trochę przesadziłem. No właśnie, może trochę. Ach, no i to jest... Nie, prawie to już prawie koniec. Mam tu coś dla ciebie. Tego etapu. Ale tu są deski. Nie. Tu się otwiera i to chyba będzie już na górę. Po co to znają, że to się otwiera? Czy coś się z tym robi? Ja? Czy ja bym mógł na to skoczyć? Nie to beży. O, aż pokażę ogólnie. Ktoś w jednej chwili cię widzę i wróg chcesz zamroć po tym, nawet najpozwolicamy się na przyszłość. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda jakieś źródełko. Ja co, nie spadłem? Przypadkiem? Nie wiem. Ale inną drogą chyba idę teraz. Chyba o tu w górę? O, tu jest wyjście. O, jest. Tutaj jeszcze tam do góry samej. No, to skąd tam jest? To w ogóle chyba nie jest wyjście jednak. Gdzie ja mam iść? Ja nie powinienem przejść tędy? Czemu mówię pajączek? To nie ma pajączka. To którędy ja mam pójść? To jest monetka. Bo to trochę zbugowane widzę. Tak, ździepko. No to tutaj nic nie ma. Może angatkę pokonać. Tylko jak ja mam go robić? Chyba nie mogę. No tak. Tu jest przyjście. Przyjście. Tam nic nie ma przecież. O, teraz zabijemy, ale co mi to niby da? Spadaj, Gacek! Przecież spadł. Nie ma go już w szeregu. Tu nic nie ma. Nie, ale zmieni ten. To się zmieniło. A chyba, że coś rozwalić. I coś tam będzie gdzieś. Odwracać się trzeba, patrzeć tu trzeba. Coś się mogło zawsze zbugować. No czemu oni tak wysoko latają? Kolejna anonimowa ofiara. Już teraz? Nie teraz. Ech. Jaki mały pajączek? Nie no, bez przesady. Nie ma nic. Ty. Nie, nie, ja nie chcę tam. Nie lubię pajączków. Dajcie mi ruch. Seriously. Może trochę przesadziłem. Tak fajnie. O, to jest śpiąca królewa tak w ogóle. Mam farta. Ona wyglądała tak dziecko chyba inaczej w filmie. Tak dziepko. Już idę. Tak ogólnie za jednym zamachem tylko szlaka nie nagram. Bo będę miał odbyt za chwilę. Więc za drugim. To i tak dobrze, więc szybko będę musiał dojść do tego. Mu. O, tu mogę sobie włączyć. Siłę. Szereg ma nawet fajną. Chyba kot ma... O, sterydy, fajnie. Chyba tylko u kota się nie zmienia. Nic. Tak to u każdego się coś zmienia. Z wyglądu. Oczywiście włączyłem sobie tylko po to, żeby to robić.
Skarka jest w ogóle taka śladowa, cukierkowa. O, szczury w ogóle, one są takie, takie wykruszone takie na stridach. Zawsze w ogóle tak fajnie, mi się podobały te szczury zawsze. I lubiłem ten moment, gdzie były te szczury. Głównie w to, że tam Shrek raz szczura miał opieczonego. Ktoś chyba tutaj mówił o opieczonym szczurze. Tak, przed chwilą go ubiłeś, mistrzu. Za chwilę będzie tak ta stodoła. A jeszcze nie chwilę. Niedużo jeszcze. Nie wiedziałem, że tą serię tak szybko nagram. Myślałem, że przynajmniej 2 dni będą, 3, kiedy skończę. Nie wiedziałem w ogóle, że będzie mi się aż tak bardzo chciał w to grać. A to taka niespodzianka. Już skończyłem. Prawie. Bo to w ogóle to może być nawiązanie do tego 3 świnek. Będę dmuchał, huchał, coś tam. I to jest tam był, że... Tam było, a tam była słoma? Drewno to jest cegła. A to mogły być domki 3 świnek przecież. Czyż nie? Mogły być, mogły. Ale... Pewnie, no tam nie były. A te w ogóle te świnki to z Niemiec są. Nein? Taki tam. Tam jest to przejście. A w ogóle czy oni nie gonią do końca? Modelki czy monetki? No monetki. Mi się przynajmniej tak zdaje. No otwórzcie. To w grach jest często nielogiczne, jak trzeba kogoś pokonać, żeby otworzyć bramy. Tak na przykład nie pokonasz jakiegoś kolesia, to brama się nie otworzy. To jest bez sensu. Jak oni z tych namiotów się pojawiają? Ho, ho, ho. Co już? Pływać nie wolno. Och, szkoda. O, tu boss był. Zapomniałem o nim. Lubiłem go nawet. Nawet, ale lubiłem. Gini. W ogóle jak Gini nie miał udziału, ta seria byłaby jeszcze krótsza. Kiedy mi się wydało wiele trudniejsze. Tak wszystko w tej grze. Kiedyś to ja nie speedrunowałem, tylko po prostu sobie na... zabijałem wszystkie tutaj, co? Speedrun. A tylko to się liczy. Szrek, co tak długo? Podziwiałem krajobrazy. Spotkałem kilku turystów. Miło było. Sporo straciliście. Ta, jasne, mniejsza. Długo będziemy tak moknąć? Stary, że też ten głupi eliksir nie zadziała. A ma zadziała. Znajdę inny sposób, żeby odzyskać wiosnę. Słuchaj, a twoja kobieta naprawdę jest tego warta. To najpiękniejszy kwiat, który rozkwitł na tle. Aż trudno uwierzyć, że taka delikatna istota zgodziła się na warunki, które przyszło mi znosić. Zdziwiłbyś się. Ta muzyka. Nie, no Shrek. Co? To nie ja, to ko? Zagrywam za mniejsze z niewagą, senior. Przepraszam. A potem nasi bohaterowie po prostu zasnęli. Nie zauważyli, że na flakoniku napisano coś małym druczkiem. Następnego dnia okazało się, że eliksir jednak zadziałał. I to jak? Może i wróżka chrzestna miała dość wredny charakter, ale trzeba przyznać, że na alchemii znał się jak mało kto. Karol, mówiłem ci, żebyś się streszczał. Nie widzisz, że państwu się spieszy. No właśnie. No występ do rzeczy. Nie tylko Shrek i Fiona zasadniczo zmienili imidż. Teraz towarzyszył im pewien wielce szlachetny rumak. Ogr zamienił się w przystojnego księcia, a królewna znów była piękna. A to nie podobało się wróżce chrzestnej, która uparła się, że spiknie Fionę ze swoim synarkiem. Zmusiła króla, żeby kazał swoim knechtom nas pojmać. Cięcie do sceny w więzieniu, koniec nawiasu. No proszę, jak miło.
Szrek, ja mam klaustrofobię. Nie mogę reszty życia spędzić w tej celi. Skąd on ma miecz? Zobacz. Tu jest ciemno, wilgotno, śmierdzi. O, Szrek, te ściany się ruszają. Tak, ośle, są takie przypadki. Proszę, spróbuję prześlizgnąć się przez te kratki i jakoś otworzyć celę z zewnątrz. Bogu dzięki, bo już się No i to by było tyle. No i koniec.